Dzień dobry, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie na uroczystości wręczenia polskich obywatelstw nadanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, jak również nabytych mocą decyzji wojewody warmińsko-mazurskiego. Na te osoby jeszcze czekamy, jadą do nas z Elbląga. Miejmy nadzieję, że dojadą. Warunki trudne, sami Państwo wiecie, bo też musieliście tutaj do nas przyjechać. O zabranie głosu poproszę wojewodę warmińsko-mazurskiego, pana Mariana Budzielskiego. Szanowni Państwo, tradycją już się stało, że uroczyście wręczamy Państwu i Państwa poprzednikom, obywatelom już Rzeczpospolitej, obywatelstwa nadane postanowieniem Prezydenta, jak i też nadane przez wojewodę warmińsko-mazurskiego. Chciałbym przede wszystkim Państwu pogratulować, że doszliście do tego momentu, do tego etapu, kiedy otrzymujecie obywatelstwo polskie, o które ubiegaliście się od dłuższego czasu, w okresie krótszym lub dłuższym, i w dniu dzisiejszym mamy okazję i okoliczność wręczenia Państwu uroczyście tych obywatelstw. Przyjmując obywatelstwo polskie, Państwo przyjmujecie nie tylko ten zaszczyt obywatelstwa polskiego, ale też i przyjmujecie na siebie obowiązki. Obowiązki związane z przestrzeganiem naszego polskiego prawa, prawa unijnego. Przypominam, że Polska jest też członkiem Unii Europejskiej, ale też obywatelstwo daje Państwu ten przywilej, że możecie bez wizowo, bez paszportu przebywać i wyjeżdżać do krajów Unii Europejskiej. Jednocześnie Państwo, ten obowiązek, na Państwa spada też obowiązek uczestniczenia w życiu i społecznym, i politycznym kraju, bo też i przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej, przestrzeganie wszelkich praw i miejscowych, i tych, które nakładają ustawy sejmowe, i też branie właśnie udziału w różnego rodzaju akcjach politycznych, typu wybory do różnego rodzaju władz. Też Państwo możecie być ich uczestnikami, też startować w wyborach samorządowych i parlamentarnych, do Parlamentu Europejskiego. Myślę, że te i przywileje, i obowiązki Państwu są znane, bo niektórzy z Was już od kilku lat mieszkacie w Polsce. Dzisiaj jest ten dla Państwa finał ubiegania się o obywatelstwo. I gratuluję Państwu, mi się też jako społeczeństwo i jako władze cieszymy z tego tytułu, że przybywa coraz więcej obywateli w naszym kraju, bo Państwo jesteście jednym z tych, którzy już to obywatelstwo w dniu dzisiejszym uroczyście otrzymacie. Co roku około pomiędzy 70 a 100 osób otrzymuje takie obywatelstwo. Państwo w tym roku jesteście pierwsi i otrzymujecie te obywatelstwa w 10 obywatelstw z różnego rodzaju nadania prezydenta i wojewody. Gratuluję i cieszę się, że będę miał dzisiaj okoliczność i przyjemność Państwu je wręczyć. Dziękuję bardzo. Tak jak pan wojewoda powiedział, za chwilę nastąpi uroczystość wręczenia obywatelstw polskich. To jest już też taka tradycja, że przy tej okazji otrzymują państwo i flagę naszą narodową, i konstytucję. I też w tym bardzo ważnym momencie dla państwa, dla nas, odgrywamy także nasz hymn narodowy. Dlatego proszę państwa w tej chwili o powstanie do hymnu. Thank you.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. O, chyba to jeszcze. O dalsze poprowadzenie uroczystości, już tego samego aktu wręczenia obywatelstw, poproszę panią Agnieszkę Boczkowską, dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców naszego urzędu. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, słów kilka na temat obywatelstwa, to po uroczystości, żeby no, nie przeciągać tego czasu, bo państwo najbardziej są zainteresowani właśnie tym aktem, który za chwilę wojewoda wręczy państwu. Zaświadczenie o nadaniu obywatelstwa polskiego. Kancelaria Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zaświadcza, że Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 6 grudnia 2013 roku nadał obywatelstwo polskie pani Natalii Taranta. Podpisał szef Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Jacek Michałowski. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej mam zaszczyt wręczenia zaświadczenia o nadaniu obywatelstwa polskiego. Gratuluję, wszystkiego dobrego życzę. Zaświadczenie o nadaniu obywatelstwa polskiego. Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zaświadcza, że Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 6 grudnia 2013 roku nadał obywatelstwo polskie pani Galinie Szewcowej. W imieniu Prezydenta Rzeczpospolitej mam zaszczyt wręczyć pani zaświadczenie o nadaniu obywatelstwa polskiego. Gratuluję, wszystkiego dobrego życzę. Dziękuję. Zaświadczenie o nadaniu obywatelstwa polskiego. Kancelaria Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zaświadcza, że Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 6 grudnia 2013 roku nadał obywatelstwo polskie panu Rubenowi Babajanowi. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej mam zaszczyt wręczyć zaświadczenie o nadaniu obywatelstwa polskiego. Gratuluję, wszystkiego dobrego życzę. Zaświadczenie o nadaniu obywatelstwa polskiego. Kancelaria Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zaświadcza, że Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 19 listopada 2013 roku nadał obywatelstwo polskie panu Romualdowi Strzałkowskiemu. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej mam zaszczyt wręczyć zaświadczenie o nadaniu obywatelstwa polskiego. Gratuluję, wszystkiego dobrego życzę. Akt nadania obywatelstwa polskiego. Na podstawie artykułu 27 ustęp 1 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 roku o obywatelstwie polskim pani Olga Strzałecka otrzymuje obywatelstwo polskie. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej mam zaszczyt wręczyć akt nadania obywatelstwa polskiego. Gratuluję, wszystkiego dobrego życzę. Akt nadania obywatelstwa polskiego. Na podstawie artykułu 27 ustęp 1 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 roku o obywatelstwie polskim nabywa obywatelstwo polskie pan Nabil El Karszani. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej mam zaszczyt wręczyć akt nadania obywatelstwa polskiego. Gratuluję, wszystkiego dobrego.
Decyzją wojewody warmińsko-mazurskiego za obywatelkę polską uznana została pani Dinara Grzela. Mam zaszczyt wręczyć decyzję o uznaniu obywatelstwa obywatelkę polską. Gratuluję, wszystkiego dobrego życzę. Decyzją wojewody warmińsko-mazurskiego z 20 stycznia 2014 roku uznane za obywatelki polskie zostają pani Anahit Elojan oraz jej córka Aneta Kurszudian. Mam zaszczyt wręczyć decyzję uznającą za obywatelki polskie. Gratuluję, wszystkiego dobrego życzę. W momencie, to jest nagroda dla młodej pani. Dziękuję. W zasadzie powinniśmy połączyć tutaj, ale odczytam odrębnie. Decyzją wojewody warmińsko-mazurskiego za obywatela polskiego uznany zostaje pan Artur Kurszubia. Rodzina w komplecie. Rodzina, polska rodzina. Mam zaszczyt wręczyć decyzję o uznaniu obywatelstwa polskiego. Gratuluję, wszystkiego dobrego. Życzę. Trzy flagi w domu będą wisieć. Szanowni Państwo, też chcielibyśmy tę piękną chwilę uwiecznić na wspólnym zdjęciu, dlatego wszystkich z Państwa, którzy otrzymali dzisiaj obywatelstwa Polski, zapraszam tam i zrobimy sobie wspólne zdjęcie. Wszyscy się zmieścili. Ja nie mogę zrobić. Tak, krzesło. Tak, dziękujemy bardzo. Zapraszamy na ministra. Jestem przyzwyczajona, że się przestawię. Tak jak mówiła już pani dyrektor.